Akurat teraz jak nagrywam to on będzie wiercił. No dobra, jakoś sobie poradzimy z tym z sąsiadem, który wierci. Będzie trochę najwyżej film taki urywany, można powiedzieć. Będę starał się jakoś to tak zmontować w każdym razie, aby to jakoś wyglądało i tym pozytywnym akcentem albo i niepozytywnym, zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Ja jestem Sebastian i testuję i recenzuję dla was przybory artystyczne. Witajcie na moim kanale. Ledwo się słuchajcie, nie obejrzałem, a to już koniec roku. Więc pomyślałem, że pora na nagranie takiego odcinka podsumowującego właśnie ten bieżący rok, który jeszcze mamy 2022, 2022, 2022. Zawsze mam powiem Wam problem, jak to wypowiedzieć. Naprawdę, to jest dla mnie z męczarnia, no ale dobra, słuchajcie, zróbcie sobie herbatę, jeżeli chcecie mnie oglądać i posłuchać tutaj mojego gadania, a ci, co właśnie teraz rysują i mnie włączyli, niech rysują sobie dalej, a mnie gdzieś tam w tle odłożą, bo dzisiaj tutaj na ekranie nie zadzieje się zbyt wiele, bo nie będę rysował, będę właśnie mówił i no, będziecie widzieli tylko mnie, moją facjatę i, i tyle. <średziny> Nagrywam taki odcinek, bo ja też chcę mieć pamiątkę z tego, co tutaj robię, a i też myślę, że zaciekawię Was, bo właściwie to Wy jesteście częścią tego kanału, jesteście moją społecznością i dzięki właściwie Wam, no to ja troszeczkę też tutaj zaistniałem w tym YouTubie i gdzieś te sukcesy właśnie dzięki Wam też osiągam. No bo gdybyście Wy tego nie klikali, nie komentowali, no to mnie by po prostu nie było, nie? ktoś sobie pomyśli, że o co ty, Dziadziu Seba, gadasz? o jej, o jej, nie, ty bumerze. No nie no, tak jest naprawdę. Słuchajcie, jeżeli wy byście tego nie klikali, nie komentowali, tak jak już powiedziałem wcześniej, no to by tu nic nie było, prawda? No, dla jednych to może być głupi lajk, głupi komentarz, a dla takich twórców y, YouTube'owych to jest naprawdę dużo, bo to i dla algorytmu, y, i to też y, pokazuje, że, że jest zainteresowanie tym filmem, prawda? A tak jakby się nic nie działo, no to. To by się nic nie działo. Od zdanie naprawdę Szapoba, no, Sebastian, za Twój polski Szapoba. <laughs> Także Wam dziękuję bardzo. Dziękuję i dziękować będę, czy się komuś to podoba, czy nie, bo jestem Wam bardzo wdzięczny. Cieszę się, że to idzie takim tempem i że to idzie cały czas do przodu. No, no i, i zaczynamy w końcu, bo ja już naprawdę tutaj, jak ja się rozgadam, to zanim główny temat będzie, to ja najpierw muszę się chyba, nie wiem, wypeplać tutaj. Nie zauważyliście to, że to jest jakaś, jakiś kosmos. Wyobraźcie sobie, że w tym roku nagrałem aż 56 odcinków. Dacie wiarę? I to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest sporo, jak na mój tryb pracy, wiecie. No, wy mnie tylko oglądacie, ja się znam najlepiej i wiem, jak ja pracuję, i jak na mój tryb pracy, a dodam, że, bo tutaj część może osób nie wiedzieć, bo też widzę, że non-stop yy, dochodzą tutaj nowe osoby, yy, ja pracuję też po prostu normalnie, czyli ja mam tutaj z yy, YouTube'a, a... a Wiecie, a jestem jeszcze normalnie w pracy codziennie, także uważam, że to jest naprawdę sporo, jak na cały rok. A propos YouTube'a jeszcze wam tutaj pokażę na ekranie takie główne statystyki, które YouTube wysyła twórcom co miesiąc, y, co miesiąc, co rok na maila. I pozwólcie, że ja sobie teraz użyję telefonu, y, bo tu są takie liczby, że ja po prostu tego nie jestem w stanie spamiętać. I już wam tutaj przeczytam. Wy będziecie to widzieć gdzieś tu na ekranie, a ja wam przeczytam. 156 tysięcy jest to łączna liczba wyświetleń y, mojego kanału, mojego kanału, tak. Łączny czas oglądania w minutach to, słuchajcie, jest 714 tysięcy. Przecież to jest ogrom. Dla mnie te liczby to, to po prostu. Pffu. Łączna liczba polubień to jest 9590. Wyobraźcie sobie, tyle lajków zostawiliście tutaj pod moimi filmami. <laughs> Szok. Nowi subskrybenci, którzy do mnie tutaj przybyli, to 1043. Jestem z tego bardzo powodu zadowolony, no bo. Fajnie, że tutaj aż tyle osób przybyło, a miesiąc z największą liczbą wyświetleń to maj. Za co wam naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że najchętniej oglądaliście film w tym roku yy, pod tytułem jakie kredki wybrać, czyli tanie i dobre kredki dla początkujących oraz kredki big intensive. Czasem mówię nie just nie, także to były te filmy, które najczęściej oglądaliście. Przy podliczaniu tego wszystkiego, troszeczkę się też, słuchajcie, zdziwiłem, bo jak tak podliczyłem wszystko na ten rok, to okazało się, że ja w ciągu tego roku yy, z zestawów Kredek przetestowałem około gdzieś tak 30 tych zestawów. I trochę to jest, no mi się wydaje, mało jak na cały rok, ale no. Mogę się mylić. A nie, też nie liczyłem, nie mam porównania. Słuchajcie, bo nie liczyłem, y, ile ja przetestowałem y, rok wcześniej nie, tych zestawów. No bo no nie oszukujmy się, interesował mnie tylko ten rok, no bo w końcu to podsumowanie jest 22. No ale hmm, czy to mało, czy dużo, ocencie już sami. Jeśli chodzi natomiast o moje rysunki, to jest ich sporo i tutaj odsyłam Was na mojego Instagrama, bo tam właściwie co drugi dzień dodaję te rysunki. I tak przez cały rok starałem się systematycznie co drugi dzień właśnie dodawać te rysunki. I ich jest naprawdę sporo, bo z moich obliczeń wynika, czekajcie, że przez 14 w nawiasie 5 razy 7 podzielić na. Udało mi się narysować 122 pełne ilustracje, które właśnie możecie zobaczyć na Instagramie, tak jak już wcześniej powiedziałem, i dodatkowo 25 ilustracji, które były tylko zawarte tutaj w odcinkach, bo czasami staram się tak robić, że na Instagramie macie jeden content, czyli tam macie rysunki, których nie widzicie tutaj na YouTube, a z kolei na YouTube w niektórych filmach widzicie rysunki, których nie zobaczycie na Instagramie. Wiecie o co mi chodzi? Chcę, żeby była taka troszeczkę jakby rotacja, trochę tak żeby, no coś. Się działo po prostu na tych moich social mediach. Nie zawsze mi to wychodzi, no wiadomo, no ale się staram, tak, żeby mm, troszeczkę było tu czegoś innego, tam trochę czegoś innego, żeby ci, co na przykład tylko mnie obserwują na Instagramie, też coś mieli, a ci, co obserwują mnie tylko na YouTube, też coś mieli. Mam nadzieję, że y, jakoś jasno to wytłumaczyłem, czy, czy nie. No, i do tego słuchajcie, dochodzą jeszcze ilustracje lub szkice, które no wiecie, no gdzieś mi nie wyszły, gdzieś tam leżą w kącie po macoszemu potraktowane. Niektóre to w ogóle są potraktowane śmietnikowo, bo no po prostu je wyrypałem, no bo to było tak. Takie pasztety, takie brzydkie, że oh, no w ogóle nie było sensu pokazywać. No i wiecie, takie szkice luźne, gdzieś się czegoś uczę, gdzieś coś tam, no to, no to tego tak za bardzo nie liczę. No powiedzmy, że niech będzie tak około 50-60 tego tak wszystkiego, gdzieś tam mówię po, po szkicownikach, po jakichś gdzieś tam kartkach pochowane. No, to, no tak myślę, że co gdzieś tak będzie. No ale nie liczyłem tego dokładnie, więc może być, że kłamie. No i słuchajcie też miałem tutaj współpracę w tym roku i ja tego nie ukrywam. Zresztą sami widzicie, bo każdy film, w którym coś mówię na temat jakiegoś produktu, a jest on sponsorowany przez firmę, to jest taka belka się pojawia na, no wiecie, tam w rogu, że, że ten film jest sponsorowany albo zawiera lokowanie produktu, albo mówię, że powstał przy współpracy. Ja staram się dla Was być też takim transparentnym twórcą, więc yy, nie dziwcie się, bo kiedyś pamiętam, że gdzieś przeczytałem komentarz tego typu, że yy, nie powinien Mówić o swoich współpracach, no bo, no bo to tak słabo wygląda, że no, polecam jakiś blok albo mówię o jakimś bloku, a, a chwilę wcześniej powiedziałem o współpracy. No, wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście, jeżeli, no wiecie, mam jakiś produkt i mówię: Słuchajcie, no, no dostałem go od takiej i takiej firmy, przetestuję go dla Was, ale ta opinia moja jest zawsze. Taka sama, bo czy ktoś mi za to zapłaci, czy nie, no to ja staram się tak, już to kiedyś też mówiłem, dobierać jakieś tam kontrakty czy umowy z firmami w taki sposób, żebym ja mógł powiedzieć coś, że, że na przykład mi się nie podoba czy coś, bo nie będę tutaj ściemniał, że o, jakie super patrzcie, te kredki w ogóle nie rysują, są świetne. No nie, wiadomo, że tak nie będę robił, zresztą to też jest do zweryfikowania, jeżeli na przykład używam kredek, no wiecie. Badziewnych I, i, i za chwilę powiem, o super, super, no przecież widzicie na rysunku, yy, że, że, no, że to nie jest super, wiecie o co mi chodzi, więc dla mnie no to się mija z celem, stąd też yy, yy, mówię Wam, zawiesiłem się na chwilę, sorry, stąd też yy, Wam mówię, że no po prostu to jest współpraca i tyle, także no. No i tych współprac, bo tak się rozgaduje, miałem dość sporo, ja się z tego bardzo, ja się z tego powodu bardzo cieszę. Tak miało to być. Bardzo się cieszę, bo tak, miałem, w styczniu chyba zaczynałem współpracę z sklepem Ewa, to jest taki sklep ze scrapbookingu, kto mnie obserwuje to widział, tam robiłem takie kartki na Dzień Babci i Dziadka, chyba był styczeń w ogóle i pokazywałem ich produkty, także tu się bardzo cieszę z tej współpracy, bo naprawdę była ciekawa i ja też ciekawe produkty mogłem Wam pokazać, a to robiłem w ogóle pierwszy raz, więc to naprawdę było dla mnie takie podjaranie się, nie? Że, że, że coś takiego mogę zrobić i też odkryłem kilka fajnych perełek których używam do teraz, nie? Współpracowałem też z moim ulubionym sklepem plastycznym Świat Artysty, w którym powstał i wywiad ze mną, i powstały takie mini recenzje kredek, takie flash, można powiedzieć, na ich kanale na YouTube. Yy, ja linki Wam umieszczę w, w opisie, żebyście mogli tam sobie zobaczyć. I to powstało z myślą dla takich osób, które nie chcą oglądać takiego mojego pełnego odcinka, yy, no takiego wiecie, dłuższego, gdzie ja tam się rozgaduję o tych kredkach i w ogóle a chcą na przykład, no nie wiem, przykładowo kredki karandasz akwarelowe, zobaczyć jak one działają, jak się nimi pracuje i jak one, yy, jak one się sprawują, o może tak, I, i wtedy mogą sobie wejść na taką krótką recenzję Flash, bach, 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 zobaczyć, to chyba trwa minutę, czy tam do dwóch maksymalnie taki filmik i wtedy wszystko wiecie, więc uważam, że to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Yy, współpracowałem też z marką Bosto od tabletów, yy, więc tutaj też się z tego powodu bardzo cieszę, bo ja tę firmę używam bardzo długo już można powiedzieć, no bo rok czasu to jest długo. Ja dostałem kiedyś tablet na urodziny, używałem właśnie z tej marki. Używałem go bardzo długo, no i później powstała taka współpraca z tą firmą, gdzie mogłem dla Was przetestować nieco mniejszy tablet, ale też dobry filmik możecie zobaczyć na moim kanale. Tutaj się nie będę za dużo rozgadywał. Też wielkie brawa i wielkie podziękowania dla zespołu Turdus Concept, z którym stworzyłem swoją Własną kolorowankę. Wydrukowali mi tą kolorowankę naprawdę w jakości super. Ja jestem bardzo przeszczęśliwy, że udało się to zrobić. Także tutaj bardzo, bardzo dziękuję. No i też udało mi się wraz z moją koleżanką bardzo Kitką otworzyć taki mały sklepik z naklejkami, które tworzymy od podstaw, tworzymy sami. Też link będziecie mieli w opisie. Dodatkowo jeszcze mogę się pochwalić, że firma Stiflex od bloków rysunkowych też jest zadowolona z współpracy ze mną. więc jeżeli firma z Florencji jest ze mnie zadowolona, no to ja też jestem zadowolony. Ale najbardziej jestem przeszczęśliwy, że w tym roku udało się, abym to ja był polskim ambasadorem Marki, Szwajcarskiej marki Karandasz. i to jest naprawdę dla mnie ogromne wyróżnienie, jeżeli chodzi o właśnie ten świat artystyczny nasz ten kredkowy i, i to było takie też zwieńczenie w tym roku tego, że kurde. No, no, postarałem się i gdzieś tam tą moją pracą, ktoś mnie gdzieś tam wyhaczył i, 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 i to też mnie tak podbudowało, że zacząłem wierzyć w siebie, że naprawdę robię kawał dobrej roboty. I ja wiem, że Wy mi to mówicie praktycznie pod każdym filmem. Jesteście wdzięczni, dziękujecie mi, cieszycie się razem ze mną, czy na Instagramie mi piszecie, ja naprawdę to doceniam, ogromnie to doceniam, ale no wiecie, tutaj do mnie to nie docierało i dopiero jak ktoś na mnie. Że tak powiem, huknął i powiedział mi to wprost tak konkretnie, to jakoś to wtedy dotarło i powiem wam, że z tego roku, tak otwarcie powiem głośno, o to w końcu, że jestem z siebie dumny. Naprawdę, serio, tak szczerze, jestem z siebie kurde dumny. No i właściwie to by było już na tyle w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że kolejny rok też przyniesie wspaniałe przygody, że tak powiem, przyniesie i doświadczenie i będzie taki intrygujący trochę. Pracowity też chciałbym, żeby był, żeby było naprawdę tutaj coś się działo na tym YouTubie. W ogóle tak wam powiem, że ja tak staram się od dłuższego czasu, znaczy staram się bardzo intensywnie myślę i kombinuję, co zrobić, żeby ten artystyczny nasz YouTube był taki bardziej ciekawszy. W sensie, co zrobić na moim kanale, żeby tutaj też było coś dla każdego żeby... no wiecie, żeby coś się działo po prostu, bo ten artystyczny YouTube u nas w Polsce jest taki troszeczkę, no... No, co tu dużo mówić, no kulawy, nie? I każdy z nas gdzieś tam z artystów się stara, ja wiem, i, i tutaj absolutnie nie neguję tego, bo fajnie, że, że każdy z nas coś tutaj robi. Tylko, że no, czegoś mi brakuje. O, może tak. Brakuje mi jakiegoś takiego elementu i staram się go yy, gdzieś tam wykrzesać i staram się go gdzieś wykombinować. No, mam nadzieję, że na nowy rok mi się uda. Dobra, ja już tutaj się nie będę dzisiaj rozgadywał. Mam nadzieję, że w następnym roku też będziecie ze mną w tej podróży całej artystycznej, że będziemy się widzieć w 2023 roku tak samo często jak teraz, tak mogę powiedzieć, no bo raz w tygodniu filmik uważam, że jest często jak na mój tryb pracy, tak jak już powiedziałem. No i co? No i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli Wam ten film się spodobał. Zasubskrybujcie też ten kanał, aby być na bieżąco z filmami, które tutaj dodaję. E, też polećcie komuś ten mój kanał, to zawsze jak będzie tutaj więcej osób, to no, będzie raźniej, będzie weselej i będzie też więcej opinii Waszych, czytam uwag nawet, które będę mógł brać pod uwagę, uwag, które będę brał, mógł... Co? Na koniec jeszcze Wam tylko życzę szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, dużo kreatywności, dużo zabawy i uśmiechu. Trzymajcie się, do zobaczenia Elo.